Witam wszystkich w kolejnym filmie z serii Valve, w kolejnym filmie, w którym zobaczymy też i kolejne multiwalki. Tym razem skład stary, ale Pokémony teraz nowe, czyli ja i Maki kontra Rowa i Varen. Będziemy tutaj walczyć dosyć ciekawymi teamami, tak więc no cóż, to dużo mówić, zaczynajmy! Zaczynajmy w rytmie walki z Gladionem. Tym razem, no to lecimy. Także Varen i Rowa kontra my. Dobra, z naszej strony lecą Klefki oraz Hawlucha. Natomiast ze strony przeciwników Infernape oraz Pyukumuku. No i w sumie Pyukumuku był jeden z Pokémonów, który no, napsuł krwi to dosyć. Dobra, od razu szybka wycofka. Wycofka Infernape'a na rzecz właśnie Flores. Ja z kolei postanowiłem właśnie użyć Reflecta, aby wychronić się przed atakami fizycznymi. Z kolei Hawlucha Fling, przekazując Kicks Rocka, który zawsze wywołuje właśnie dzięki temu potknięciu przeciwników. A z kolei Pyukumuku Soak. Dokładnie, Pyukumuku Soak to jest dosyć w sumie pospolita taktyka, dzięki czemu jest w stanie on otruć w zasadzie każdego Pokemona. No i tak to mniej więcej działa. Więc w tym momencie Maki szybko wycofuje swojego Pokemona, wstawiając Venusaura, który jest całkiem fajną kontrą, czy fajną kontrą poniekąd, na właśnie Florges, a z mojej strony Toxic, by otruć właśnie Pyukumuku, który jest dość wytrzymałym Pokemonem, przez co walka z nim może być dość trudna. Także Moonblast nieefektywny na Venusaurze, na z kolei Soak tym razem na Klefki, dzięki czemu Klefki traci teraz odporność na typ trujący. No i przez to też może zostać otruty właśnie przez Pyukumuku, co w zasadzie będzie miało miejsce. Także z powrotem teraz Rowa wycofuje swojego Pokemona i wstawia Krokodyla. Krokodyl z tego względu, że no na nim ataki trujące, które zdecyduje się właśnie Maki, są niezbyt efektywne. No i właśnie tutaj mega ewolucja Venusaura. Jak Venusaur, to oczywiście na 80% jest to mega Venusaur. Rzadko kto walczy. Czasami się zdarza, że ktoś walczy nie mega Venusaurem, ale to raczej dość rzadko. Dobra, z mojej strony Light Screen i w sumie to było troszeczkę może i błąd, że nie wycofałem się w tym momencie. No ale dobra, Sludge Bomb w Krokodyla, no i Pyukumuku teraz może otruć właśnie Klefkiego. Czyli to jest jeden ze sposobów na zatrucie stalowego Pokemona. I to w sumie dość stary sposób. Też Soak to ruch, który pamięta czwartą generację. Dobra, tak więc Klefki otruty, Pyukumuku otruty, także Pokemony ranione trucizną leciutko. W tym momencie Rowa z powrotem wycofuje swojego Pokemona i wstawia właśnie Infernape'a, spodziewając się może tym razem ataku typu trawiastego. Jednak tutaj ponownie wycofka i ponownie do akcji wchodzi Hawlucha. Natomiast Klefki Toxic myślałem, że może nie zmieni, dlatego też i chciałem spróbować otruć może Krokodyla. Jak najwięcej zatruć Pokemonów, gdyż trucizny nigdy nie za wiele. Zawsze jest to stan, który się jako tak przydaje. No i Soak na Hawlucha, dzięki czemu w sumie zyskuje odporność na ataki ogniste, co no nie do końca było może dobre. Choć z drugiej strony Infernape na pewno też ma Thunder Punch, a z trzeciej strony to w sumie wychodzi na jedno i to samo. Dobra, w każdym razie wszystkie trzy Pokemony tutaj w polu ranione trucizną. No i dobra, lecimy dalej. W tym momencie pomyślałem, że warto wycofać Klefkiego i wstawić coś innego, gdyż po prostu zatrucie by mnie dosyć męczyło. Do tego też i właśnie wysłałem Mamoswine, z tego względu, że ewentualny atak ognisty, gdyby jednak wsiadł, to podbiłoby mi to statystyki, ze względu na to, że mam weakness policy na moim Pokemonie. Dobra, tak więc ponownie Soak na Hawlucha. Zapewne Varen myślał, że właśnie Maki zmieni Pokemona, jednak nic z tego. No i teraz właśnie trutka dokończy dzieła, Infernape przetrwał atak, ale zatrucia już nie. Tak więc pada pierwszy Pokemon przeciwników. No a Pyukumuku no stopniowo będzie tracił coraz to więcej HP. No i skończył się też Reflect, co no niestety działało troszkę na naszą niekorzyść.
Dobra, ponownie wchodzi Floor Jazz, no i w tym momencie Maki wycofuje Haulusze, wstawiając Venusaura, co było raczej trochę średnim wyborem z tego względu, że... Aha, myślałem, że użyję Rave Quake'a, ale jednak nie, dobra, Rock Slide. No to nie było to aż takim złym wyborem, przynajmniej na razie, gdyż no i tak później chciałem tego Rave Quake'a faktycznie użyć. Dobra, czyli znowu Toxic, znowu zatrute, czyli w sumie... Przeciwniki nastruję, ja przeciwników trułem, czyli wszystko się truje w koło. Dobra, Leftovers leci troszkę piłku muku, no ale trucizna jednak zabierze zdecydowanie więcej. Tak więc już chyba maksymalność zabieranych możliwych HP. Dobra, w tym momencie właśnie użyłem Earthquake'a. Myślałem, że na Venusaurze nie zadziała to aż tak dobrze. Jednak przywaliło i to tak dosyć... rozwaliło co prawda to piłku muku Iron Out, który troszkę przywalił, ale tylko troszkę. No i z kolei Solar Beam. Zapewne tutaj Maki spodziewał się, że może jednak tutaj Rowa wycofa swoją Floor Jazz i wstawi z powrotem Crocodile'a. Jednak Wish, który może być troszkę kłopotem. A tutaj też Light Screen się kończy. No i teraz Warren wysyła do walki Rotoma. Rotom byłby dość problematycznym Pokémonem dla Mamoswine'a, dlatego też od razu postanowiłem się wycofać i z powrotem wstawić moje kluczyki. Także mimo iż są typu stalowego, to i dalej klewki jest otruta. Dobra, Hydropompa prosto w klewki. Ja mam klewkiego z Citrus Berry i Recycle, czyli taktyka... No, w sumie sam klewki ściągnięty z poprzedniej generacji. Myślę, dosyć dobrze znany. No to leci teraz Solar Beam w właśnie Floor Jazz. Coś tam zrobiło, w sumie nawet coś sporo. Natomiast Moonblast w klewkiego podwójnie... Znaczy nie, na Fairy działa normalnie. Także trochę osłabiony. No i Wish i Floor Jazz się tutaj cały czas leczy. Także to nie jest łatwy Pokémon do pokonania. Chyba że mamy coś mocnego w miarę fizycznego, no to wtedy i Floor Jazz na nic się zda. Dobra, trzecim Pokémonem Varena jest Golisopod z kolei, czyli kolejny Pokémon wodny. No i też wycofka, no i z powrotem do akcji wchodzi Crocodile. Gdyż ze swoim Earthquake'iem, no klewkiego mógłby wykończyć. Dobra, także obniżenie ataków, klewki Recycle, czyli odnawiam sobie jagódkę, przez co... no, wciąż klewki jest na żółtych HP, więc znów ją sobie podję. Także klewki może się w sumie leczyć, dopóki pipi ma. No i tutaj Venusaur również syntezą się leczy, także poksy mają się w sumie nie najgorzej. Dobra, więc tura następna, już dziesiąta tura tego meczu, wycofka Venusaura i do akcji wchodzi ponownie Haulusia. Gdyż, no oczywiście, Earthquake na nim nie zadziała, ewentualny First Impression nie byłby aż tak efektywny, tak więc ten był w stanie przetrwać. No i Reflect do tego. No i tak jak się spodziewałem, właśnie ja i w sumie Maki pewnie też, Earthquake, co przywali w klewki to tak mocno, że jest w stanie tego boksa wykończyć. No i troszeczkę w Golisopoda. No, Golisopod ma dosyć dobrą defensywę, więc ładnie to zniósł. No to teraz do akcji wraca Mamoswine. Tak jest, Mamoswine jeszcze się w miarę trzyma, więc coś nie coś byłby w stanie zdziałać. No i knock off na Mamoswine, co było troszeczkę słabe, gdyż ja tutaj myślałem, że może użyje na mnie jakiegoś innego ruchu. Szczególnie sądziłem, że nie będzie aż tak szybki ten Crocodile, jednak był dość szybki. No i tutaj jeszcze Acrobatics prosto w Golisopoda, no i załatwia to przedostatniego Pokemona Varena. Dobra, trutka troszeczkę też będzie podżerać HP z Mamoswine'a. No i do akcji wchodzi Rotom. Już ostatni Pokémon Varena. Czyli w sumie w Pokémonach walka toczy się w miarę wyrównanie. Tutaj jeszcze taki cios na szybko Ice Shard, gdyż wiedziałem, że długo nie pociągnę. Knockoff z kolei tym razem w Haulusze wykańcza togo. No i w sumie Hydro Pompa, która też i wykończy Mamoswine'a. Także Pokémony nasze padają jeden po drugim. No i dobra, mi został już w sumie tylko jeden Pokémon. Maki wciąż ma jeszcze
pełni sił Venusaura, a z mojej strony do akcji wchodzi Breloom! Tak jest, Breloom jest kawałem solidnego Pokemona. Także Krokodile używa Fire Fang właśnie na moim Breloomie. Jednak Breloom jest robiony pod max HP, max atak, więc był w stanie to ładnie znieść. Bullet Seed skierowany właśnie w Rotoma, gdyż to właśnie na nim mi zależało. Wiedziałem, że Krokodile raczej nie będzie na tyle silny, by mnie wykończyć, tak więc Bullet Seed wzmocniony Technicianem przy maksymalnym ataku rozwalił Rotoma bez problemu. Okej, okay, także Venusaur zbiera promyki słoneczne, szykując się do kolejnego ataku. Tymczasem Rowa z kolei wycofuje swojego Krokodile'a, no i z powrotem wstawia do walki Flawless. No ja niestety nie spodziewałem się do końca, że akurat będzie chciał wymienić. Są też Mach Punch, który nie zdziałał za wiele, ale jako cios krytyczny, no fajnie, że wpadł. No i ponownie Solar Beam Flawless, który zabrał całkiem sporo. Widać, Flawless chyba nie jest robiona pod max spec defensywy, gdyż moja Flawless, która jest robiona pod spec defensywę, z kolei wytrzymuje, myślę, troszeczkę lepiej te ataki. Dobra, z mojej strony Protect. Nie wiedziałem, czy przeciwnik zmieni, nie zmieni. Z kolei tutaj Sludge Bomba i to już załatwia Flawless, także Rowie zostaje tylko jeden, jedyny Pokémon, czyli właśnie Krokodile, który wiadomo jak padnie. Oczywiście od mojego Mach Puncha, mimo obniżenia ataku, to i tak Mach Punch będzie w stanie zdziałać co trzeba. Tak więc szybki Mach Punch i to załatwia Krokodile'a. No i tak oto kończy się mecz. Dwa trawiaste Pokémony w polu na sam koniec przyniosły zwycięstwo. Tak jest. I w zasadzie Maki nawet nie musiał fatygować swojego Dragonite'a, by tutaj móc wygrać mecz. Dobra, więc zapraszam Was na mecz kolejny. Tym razem ja z Rową kontra Varel i Maki. Troszeczkę inne Pokémony. W sumie team miałem ten sam, tylko troszeczkę inaczej podobierane te boksy. Dobra, także mecz kolejny. W tym meczu troszeczkę więcej by się działo, przynajmniej będą działy się ciekawsze rzeczy. Dobra, na początek Klepki Typhlosion kontra Gyarados i Mamoswine. To na początku w szóstej generacji w dublach było moje combo takie, właśnie Gyarados plus Mamoswine. Natomiast ten Gyaradosowy jest, powiem wam, bardzo ciekawy. Dlaczego? Zaraz zobaczycie. Tak więc Typhlosion na początek, Protect. Z kolei Klefki Thunder Wave na szczęście nie trafiłem na Gyaradosie. Gyarados z kolei Rowa używa na nim ogni tego wodnego ruchu Z. Ruch Z to właśnie Z Rain Dance, który właśnie podbija speed temu Pokémonowi, a dzięki temu, że poprawia deszcz, wzmacnia to ataki wodne i ma jeszcze pewnie jeden efekt, który zaraz zobaczycie. A z kolei z mojej strony Earthquake, myślałem, że to może przywali też w Typhlosiona, no jest niefortunnie tak użył Protect, no ale cóż, w Klefki uderzy to i to solidnie. Mamoswine dosyć silnym Pokémonem jest. Dobra, Klefki leczy się jagodą i to taką dosyć dobrą jagodą, jak papery. No ale dobra, lecimy dalej. Wycofka Typhlosiona ze strony Makiego i do akcji wchodzi Alomomola. W sumie widzę tego Pokemona, nie wiedziałem czego tu się spodziewać. I kolejna wycofka ze strony Varela tym razem i do akcji wchodzi Vespiquen. Z kolei tak, jeszcze używa swojej presji, dzięki czemu ilość PP jest podwójnie zużyta. No i Hurricane! Tak jest, to jest specjalny Gyarados z Hurricanem, dodatkowo jeszcze Thunderem. Właśnie deszcz fajnie sprawdza się na tym Pokémonie, dodatkowo podbity speed, naprawdę świetny pomysł. No i dobra, Earthquake, który zadziałał tylko na Alomomoli. Właśnie mając Gyaradosa obok, na spokojnie mogą używać Earthquake'a. No i teraz z powrotem Varel wycofuje swojego Pokemona, wstawia Klefkiego, spodziewając się mojego Rockslade'a, gdyż w poprzednim meczu dokładnie widział, że go mam. Tutaj wspomniany wcześniej Thunder, który w deszczu też zawsze trafia, podobnie jak atak Huraganem, co rozwala Alomomole, a z kolei z mojej strony Rockslade, który będzie na Klefki, no niestety, ale nieefektywny. Dobra, Makiemu zostały dwa Pokémony. Kolejnym jego Pokémonem jest widziany już wcześniej Venusaur. No i dobra, tura następna. Mega Venusaur oczywiście, tak jak w meczu poprzednim.
No i dobra, lecimy dalej. Klewki z kolei użyła Recycle, dzięki czemu Jagoda do niego wraca, czyli podobna taktyka jak u mnie. Natomiast Gyarados Hurricane oczywiście na Mega Fenu zaurze, jest to super efektywne, a z mojej strony... aha, jeszcze Venusaur wcześniej, jeszcze szybszy od Mamo Swine'a, Sludge Bomb, który zabrał ogrom HP, dodatkowo otruło to Gyaradosa, ale przynajmniej dzięki temu Klewki nie mógłby, w sumie nie mógłby, w sumie już jak nic nie zrobi, ale nie mógłby na przykład zarzucić Thunder Wave'a. No i Earthquake, który wykańcza Klewkiego, jak i również prawie wykańcza Venusaura. Dobra, tak więc kolejnym Pokémonem w arena jest Mahakala, czyli jest to Medicham. W tym momencie pomyślałem, że warto byłoby może wykończyć właśnie tutaj Venusaura, gdyż to był Pokémon dość kłopotliwy. Tak więc, a nie, to jeszcze nie czas na Venusaura, dobra. Hurricane prosto skierowany w właśnie Mahakale, czyli Medicham, kto go rozwala. Sądziłem, że użyje Earthsharda, jednak nie, Earthquake. I tutaj Venusaur okazuje się być na egzekwo szybkości z moim Mamoswine'em, jak widać. Dobra, w każdym razie Venusaur pada, no i już przeciwnikom zostaje po jednym Pokémonie. Dobra, czyli do akcji wchodzi Vespiquen oraz Typhlosion. Nie, to w sumie Maki chyba ma jeszcze dwa Pokémony. No ale co nie zmienia faktu, że wciąż jesteśmy w niezłej sytuacji. De facto deszcz przestał padać, ale mimo wszystko Gyarados i tak jest w stanie uderzyć tym i tamtym. Także Hydro Pompa, no ale tutaj Typhlosion się wybrania. No i z mojej strony Rock Slate, który będzie mega efektywny na Vespiquen, oczywiście gdyby trafił. A z kolei tutaj Varel używa ruchu Z. Ruchu Z, ale to będzie dość ciekawy ruch Z, ponieważ będzie to Z Defend Order. Czyli Defend Order podbija Spec Def i Def, ale użyty jako ruch Z podbija którąś z tych ze statystyk o 2 stopnie. Ja pamiętam teraz którą, chyba Defense. Także całkiem nieźle. No Gyarados jest przyspieszony, więc wciąż jest najszybszy. Hydro Pompa niestety nie trafiona, a tutaj z kolei Heatwave, który nie trafia w Gyaradosa, jaki fart, ale trafia w Mamoswine. Na szczęście mnie to nie poparzyło, a jeszcze aktywowało mojego Weakness Policy, dzięki czemu Rock Slate może uderzyć ze zdwojoną siłą. No i to w zasadzie kosi Typhlosiona, gdyby nie wzmocnienie defensa Vespiquen, on też by skosiła. No i dobra, kolejny raz Defend Order. No i dobra, tura następna. No Gyarados niestety załatwiony przez truciznę, ale zdziałał w sumie całkiem sporo, naprawdę fajny pomysł. Dobra, i do akcji wchodzi Forest, czyli właśnie Shiny Sceptile. No i w sumie nie, to jest jednak ostatni Pokémon, jednak Maki nie ma nic więcej. No to tutaj oczywiście Mega Evolka. Mega Sceptile, kto teraz nie używa Mega Sceptile'a? Mało kto. No i Dragon Pulse wymierzony prosto w Vespiquen. Co prawie załatwia sprawę. No i Rock Slate na dobitkę. Tak więc tak kończy się mecz drugi. W pięknym stylu tutaj, ciekawymi boksami, było na wzmacniania się i w ogóle. Także działo się trochę w tym meczu, ale jako że film wyszedł krótki, to mam dziś jeszcze w zanadrzu jedną ciekawą walkę, którą też myślę wam pokażę. Chyba nawet z tego samego dnia ta walka, ale troszeczkę innymi Pokémonami tutaj się biliśmy, więc w sumie nawet nie, to nie jest walka z tego samego dnia, to jest walka jeszcze z innego dnia. W każdym razie tutaj debiutuje mój nowy Pokémon w dublach, jakim jest właśnie, w dublach czy multi, jakim jest właśnie Liepard. I tutaj on zaszaleje. A co tam, film krótki wyszedł, więc dorzućmy jeszcze jedną walkę w tym oto mistrzowskim rytmie. Tak więc walczę ja z Varenem kontra Maki i Raku tym razem. Także rozgrywka w nieco innym składzie. Także Mimikyu i Liepard kontra Rotom oraz Ninetales. Ninetales nie alolański tym razem. Także to będzie dosyć szybki i ciekawy mecz, w którym Liepard pokaże, co potrafi. Pokaże swoje pazurki. Dobra, na początek. Ruch Z typu duch na Rotomie. Tak więc Z-Snatch.
To jest dosyć ciekawe, a nie, więc Starsz jest typu mrocznego. Okej, a Fake Out z kolei na Ninetalesie, także ten jest potknięty, a Mimikyu używa swojego ekskluzywnego ruchu Z, tak więc róbmy cięcie. Dobra, tak więc potężny ruch Z Mimikyu kosi Rotoma, także Z-Snatch w zasadzie, znaczy... No, Z-Snatch w zasadzie na nic się szczególnego nie zdał, do akcji wchodzi Alakazam. W tym momencie Alakazam też i mega ewoluuje. Z kolei ja moim Lightbardem. Dobra, jeszcze najpierw Trace, przechwytuje on Prankstera. Co raczej szczególnie mu się nie przyda, a jednak się przyda, dobra. Po Pranksterze Combine zyskuje priorytet. Okej, to było dosyć ciekawe, no ale dobra. Z kolei Mimikyu Shadow Sneak, wymierzony właśnie w Alakazama. No Alakazam kontra Mimikyu, no to wiadomo jak to się kończy, a z kolei Lightbard Swagger. Tak jest, Swagger na właśnie Ninetalesie. No i proces Swaggerem jest dosyć ryzykowny, szczególnie gdy walczymy przeciwko Pokémonom, które używają ataków fizycznych. Ale jeśli nie, to Swagger zwiększa atak Pokémona, przez co gdy oberwie od siebie, sam od siebie, no to wtedy te obrażenia są większe. Dobra, Coin Shadow Sneak oczywiście wykańcza Alakazama. Tak więc Ninetales oszołomiony w kolejnej turze, ale mimo tego używa Heatwave'a, który ładnie przywalił w Lightparta i do tego zbija Disguise. Natomiast Lightpart Full Play. Przeciwnik ma podwyższony atak, dzięki czemu Full Play działa też i mocniej. Tak więc tak działa Lightpart. Dobra, teraz do akcji wchodzą kolejne Pokémon przeciwników, czyli Delphox oraz Talonflame. Pomyślałem sobie, że w sumie Lightpart może mi się jeszcze przydać, stąd też wycofka. Lightpart ma Fake Out, więc może być dość użyteczny i postanowiłem poświęcić dla dobra sprawy mojego Parasecta. Także leci Braver ze strony Talonflame'a, Kobabery troszeczkę osłabia ten atak. Ale czy na tyle by przetrwać, gdyż no, jest potwornie dobry jakby nie było. Okazuje się, że tak, 9 HP, tak więc Parasect był w stanie to przetrzymać. No i teraz ponownie Shadow Sneak ze strony Mimikyu. Gowings Talonflame'a jest zneutralizowany. No i Grass Knot w Parasecta. I zostaje mu aż 1 HP. No ale Dry Skin dobija go. No, ale Parasect spełnił swoje zadanie, po prostu był, coś tam zniósł i tyle. Dobra, więc kolejna tura, Fake Out na właśnie Delphoxie, co może do końca nie było aż tak dobrym pomysłem. No ale dobra, Shadow Sneak go ładnie dobija, a z kolei Talonflame używa Flare Blades. No niestety na Lightpardzie, tak więc no Lightpard z tym Fake Outem może i średnio się przydał, w każdym razie i tak no coś zdziałał. Dobra, więc tak wchodzi już mój ostatni Pokémon, jak jest właśnie Pachirisu! I w sumie zostały już tylko dwa Pokémony Raka, tak więc Talonflame swoim atakiem zadaje naprawdę dużo, jest to tylko jeszcze wzmocniony Słońcem. Tak więc ze strony Raka typowy, można powiedzieć, Team Słoneczny. Dobra, Mimikyu Sword Dance. Z kolei mój Pachirisu jedziemy z Nuzzle. Tak jest, czyli słabe uderzonko plus gwarantowany paralizik. Dobra, na następnej turze Mimikyu Shadow Claw'em już kosi Talonflame'a. No i w sumie Raku zostaje już tylko jeden, jedyny Pokémon. No i Nuzzle, na wypadek wymiany. A tymże Pokémonem jest przyspieszony w słoneczku Shiftry. Tak więc, tak jak mówiłem, dosyć ciekawie. Leaf Blade, który no niestety kosi mojego Pachirisu. Ale ze strony Mimikyu Play Rough, który z kolei kosi Shiftrego. Gdyby nie Focus Sash. Dobra, to prawie kosi Shiftrego, no ale tutaj w sumie już na dobrą sprawę Shadow Sneak i po zawodach.
Tak więc co prawda Valen kończy dzieła i w sumie on tym mimikaczem wykończył prawie wszystko. Natomiast no cóż, moje Pokémony sprawdziły się jako niezła asysta. Tak więc to był taki jeszcze bonusowy meczyk dla was. Tak więc w dzisiejszym filmie to będzie już wszystko. Ja z wami się żegnam i do usłyszenia w kolejnym filmie z serii Walk. To do usłyszonka. Cześć!